Piękne czy praktyczne? Odwieczny problem wielu osób, które stoją przed konkretnymi wyborami. No, co zrobić, kiedy serce mówi jedno, a rozum drugie? Albo kiedy słychać tylko serce? Czy da się znaleźć w tym jakiś złoty środek? Jak często to, co widzimy i to, co się nam podoba, w zupełności wystarczy do tego, żeby chcieć to posiadać, nie zastanawiając się zupełnie, czy wybór ten jest dobry, racjonalny, no i czy w ogóle się nam sprawdzi? Na zdjęciach przecież zawsze wszystko wygląda super. Na ogół właśnie dlatego, że nikt tam tego nie dotyka, ani z tego nie korzysta. A dążenie do ideału niestety często bywa bardzo frustrujące, bo po pierwsze zazwyczaj się to kompletnie nie udaje, a po drugie rzeczy przestają cieszyć, kiedy nie wyglądają tak idealnie, jak tego oczekujemy. A internet w tym wszystkim nam niestety nie pomaga, wręcz przeciwnie, bo wywiera ogromną presję, by sprostać jakimś wygórowanym ideałom, często wręcz kompletnie nierealnym, ba, momentami nawet idiotycznym. Chcemy mieć piękne domy, ale warto w całym tym pięknie zachować jeszcze racjonalizm i umieć patrzeć na pewne kwestie surowym okiem. Bo przecież na koniec dnia ten ładny obrazek no może wcale taki ładny nie być lub też bardzo nas irytować. A o czym mowa? Za chwilę wszystkiego się dowiesz. A ja mam jeszcze do Ciebie małą prośbę. Jeżeli lubisz mój kanał, interesuje Cię tematyka wnętrzarsko-budowlana, to będzie mi bardzo miło, jeżeli klikniesz przycisk subskrybuj oraz łapkę w górę pod filmem. Z góry bardzo Ci dziękuję za Twoje wsparcie. Zacznijmy od kontrowersyjnego punktu, który jedni kochają, a inni nienawidzą, czyli oświetlenie LED-owe, które montowane jest do podświetlania konkretnych powierzchni, czy to przy ścianie, czy na przykład przy podłodze. Oczywiście w internecie na takich zdjęciach zawsze wszystko jest równe, idealne, perfekcyjnie wysprzątane i bez jakiejkolwiek skazy. Podświetlenie to wprowadza bardzo fajny klimat do wnętrza. Wygląda też ciekawie i estetycznie. No jednak w prawdziwych wnętrzach, umówmy się, zarówno ściany, jak i podłogi wcale nie zawsze tak idealnie wyglądają, a światło LED-owe, które pada po tych płaszczyznach, obnaża o nich całą prawdę. Czyli wszystkie najdrobniejsze mankamenty, zabrudzenia czy też kurz. Jak oświetlenie to wygląda w internecie? No trzeba przyznać, że bardzo fajnie. Widać nawet chodzących ludzi i idealnie czystą podłogę. A jak zatem to rozwiązanie wygląda naprawdę? Ano właśnie tak. Każdy pyłek, każdy okruszek czy włos jest 10 razy bardziej widoczny niż kiedy oświetlenie to jest wyłączone. No, nie muszę chyba wspominać, jak wyglądałaby taka podświetlona podłoga, gdyby w domu był na przykład pies czy kot. Obawiam się, że bardzo szybko zrezygnowałoby się w ogóle z użytkowania takiego oświetlenia. Zupełnie tak jak ja w swojej łazience, co pokazywałam w tym oto filmie. Więc jeżeli jeszcze go nie widziałeś, to zachęcam Cię do nadrobienia zaległości. Przejdźmy teraz do pokoju dziecięcego. Można się na tym nieźle przejechać, bo ilość wspaniałych zdjęć pokoi dziecięcych w internecie jest naprawdę imponująca. Świetny design, super kolorystyka, piękne dodatki, drewniane zabawki, które są dobrane pod kolor pokoju i idealny porządek. No, wpuśćcie kilku latka do takiego pokoju i możemy już zacząć zakładać się, po ilu minutach pokój ten wcale nie będzie już tak wyglądał. To jest utopia. Nie da się utrzymać takiego ładu przy małym dziecku, które z tego pokoju korzysta, w którym się bawi, w którym ma swoje zabawki, no i co najgorsze dla wielu rodziców estetów, najchętniej bawi się właśnie tymi najbardziej kolorowymi, plastikowymi i świecącymi zabawkami, które jak na złość, no nijak nie pasują do estetyki wnętrza. Temat ten jest mi doskonale znany i już nie raz na własnej skórze się o tym przekonałam. A pokój mojej córki najbardziej cieszy moje oczy, kiedy jej tam w ogóle nie ma. Uwielbiam oglądać różne wnętrza w sieci i robię to codziennie. Ale naprawdę często zastanawiam się, dlaczego w tak wielu łazienkach, które widuję w internecie, w ogóle nie ma ręczników. I nie mówię tu o ręcznikach, które są pięknie ułożone w kosteczkę, na półce bądź też w jakimś koszyku, tylko o ręcznikach do wycierania rąk czy ciała, no bo przecież codziennie się z tego korzysta. Po wyjściu z kąpieli, kiedy ręcznik jest mokry, nie składa się go w kosteczkę i nie odkłada na półkę, tylko rozwiesza się na przykład na grzejniku, żeby mógł wyschnąć. No okazuje się, że bardzo rzadko można zauważyć to na zdjęciach, które ogląda się na przykład na Pinterestie czy na Instagramie, bo z czysto estetycznego punktu widzenia, no tak wygląda przecież dużo lepiej. Nie wyobrażam sobie łazienki bez kilku ręczników. Przecież w przypadku 3- bądź 4-osobowej rodziny każdy ten ręcznik potrzebuje i każdy potrzebuje też ten ręcznik gdzieś odwiesić. W internecie bardzo duża część łazienek wygląda tak, jakby korzystała z nich tylko jedna osoba, bądź jakby była ona pomieszczeniem jedynie dekoracyjnym, albo ręczniki były tak naprawdę zupełnie zbędnym łazienkowym akcesorium. A przecież funkcjonalność w tym pomieszczeniu jest bardzo ważna. Ręczniki to jedno,
ale samo miejsce do przechowywania to drugie. I niezależnie od tego, czy łazienka jest mała, czy też duża, w każdej z nich pewne rzeczy trzymać trzeba. Problem pojawia się wówczas, kiedy dookoła umywalki stosuje się bardzo modne, monolityczne, masywne kamienne zabudowy, bez możliwości wykonania tam jakichkolwiek półek, czy też szuflad do przechowywania. Jeżeli na dodatek pod samym lustrem nie ma żadnej ukrytej szafki, no to naprawdę pojawia się problem, gdzie trzymać te wszystkie niezbędne rzeczy, jak dezodoranty, balsamy, kremy do twarzy, suszarki, lokówki, grzebienie, szczotki, no i całą masę innych rzeczy, z których korzysta się przecież codziennie. Na blacie nie będą one dobrze wyglądać i zagracą przestrzeń. Zresztą na zdjęciach w internecie też nigdzie nie są one na widoku. A chodzenie do innego pomieszczenia, żeby przynieść z niego to, co jest nam akurat potrzebne, wydaje się mało wygodne i mało rozsądne. Z łazienką jest przecież zupełnie tak jak z kuchnią. W obu tych pomieszczeniach trzyma się mnóstwo rzeczy, które są potrzebne. Problem polega jedynie na tym, że na bardzo wielu zdjęciach w internecie, no ktoś chyba jednak tego w ogóle nie przewidział. Przejdźmy teraz do kuchni i do rozwiązania, które w ostatnich latach stało się bardzo popularne. I w internecie można znaleźć mnóstwo takich inspiracji. A mowa tu o pionowej zabudowie meblowej tuż przy ścianie po obu stronach blatu. Jasne. Dzięki temu zyskuje się dodatkowe miejsce do przechowywania. No ale nie wydaje mi się to racjonalne, kiedy robi się to kosztem blatu roboczego, bo przecież to rozwiązanie mocno blat ten zmniejsza, bo zamiast kilkudziesięciu centymetrów powierzchni roboczej mamy zabudowę meblową do przechowywania. No i jeżeli w całej tej przestrzeni, na tym blacie, mamy jeszcze zlew czy też płytę grzewczą, to zastanawiam się, gdzie codziennie przygotowuje się te posiłki. Bo przecież nie ma na to praktycznie w ogóle miejsca. Nie zawsze w każdej kuchni da się zrobić wszystko to, co się chce. Często trzeba też iść na jakieś kompromisy, bądź też w ogóle z pewnych rzeczy zrezygnować. Nie da się mieć ciastka i zjeść ciastka. Miejsce do przechowywania jest bardzo ważne, no ale sam blat roboczy także jest bardzo ważny. Zabudowa taka wygląda super i pięknie wkomponowuje się na przykład w przestrzeń salonową. No tylko co z tego, że mamy gdzie trzymać produkty i akcesoria do gotowania, kiedy nie mamy gdzie z tych akcesoriów i produktów korzystać? Jak widać, estetyka nie zawsze idzie w parze z kwestiami praktycznymi. Zapewne wiele z Was zwróciło uwagę na piękne, jasne podłogi w internecie, które bardzo rozświetlają przestrzeń i optycznie też ją powiększają. Wiele z tych jasnych podłóg posiada też bardzo jasne fugi. No i chyba nic tak nie frustruje człowieka, jak widok tych krystalicznie białych fug w przedpokoju na zdjęciach w internecie, kiedy porównuje się je ze swoimi, które białe przestały być już dawno temu. No okej, zaraz po położeniu fuga jest idealna. Ale do czasu, kiedy do przedpokoju tego nie zacznie wchodzić się ubłoconymi czy brudnymi butami. I okazuje się, że nagle biel robi się szara, a fuga, która miała być zupełnie niewidoczna na całej powierzchni i zlewać się z płytkami, nagle zaczyna się mocno odznaczać. Przywrócenie jej do pierwotnego koloru nie ogranicza się wyłącznie do umycia mopem podłogi, no bo to nie daje żadnych rezultatów, ale do szorowania tych fug odpowiednimi preparatami, których efekt i tak będzie chwilowy, bo przy normalnym, codziennym użytkowaniu fuga znowu zmieni swój kolor i stanie się ciemniejsza. Co według Ciebie jest największą bzdurą, którą widziałeś w internecie? Daj znać w komentarzu pod filmem. Ja tymczasem się już żegnam. Widzimy się niebawem w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.